Witajcie, witajcie. Dzisiaj nietypowa sytuacja, bo dwa dni temu grałem partię w Ekstralidze Czeskiej, drugą rundę tej Ekstraligi Czeskiej. I normalnie analiza bez silnika odbywa się natychmiast po zakończeniu partii, a tutaj kazałem Wam czekać aż dwa dni. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że zwyczajnie nie miałem. Na to czasu, gdyż w niedzielę po partii pierwsze co zrobiłem, jeszcze w Pradze poszedłem oddać głos w wyborach. Potem poleciałem do Poznania przez Warszawę, a w Poznaniu wczoraj w poniedziałek broniłem barw mojego klubu Polonii w Rozłach w ramach szachowej Superligi w szachach szybkich. No i po prostu dopiero dzisiaj w nocy przyjechałem do Warszawy i znalazłem chwilkę czasu na to, żeby, żeby nagrać ten materiał. Partia była bardzo ciekawa. Partia była emocjonująca. Partia miała dużo zwrotów akcji. Byłem oczywiście faworytem, bo mój przeciwnik był dużo niżej notowany. Jego ranking to 2469, tytuł mistrz międzynarodowy, a nazywał się Cyril Poniżil. No i tenże Cyril Poniżil pewnie nie spodziewał się tego, że zagra ze mną, gdyż dzień wcześniej grałem na piątej szachownicy i no, nie tak często zdarza się, żeby ten układ z dnia na dzień się zmieniał. U nas jednak jeden z zawodników, którzy grali przede mną nie mógł grać i ja przeskoczyłem na czwartą szachownicę. Warto tutaj dodać, że ta, że ta kolejność szachownic ona jest układana przed sezonem. Drużyna zgłasza skład w jakiejś tam formacji i jeżeli ktoś Ktoś jest wyżej zgłoszony przede mną, to on zawsze będzie grał wyżej, nie może grać niżej. Więc ten układ z dnia na dzień też rzadko się zmienia, i ja zdawałem sobie z tego sprawę, że dla mojego przeciwnika będzie niespodzianką to, że zagra ze mną, a nie z innym rywalem z mojej drużyny. No i tutaj efekt zaskoczenia liczyłem będzie po mojej stronie, z tego też względu, nawet debiut. Który przygotowałem, pomyślałem, że warto przygotować taki, którego przeciwnik na pewno nie przygotował na tego innego zawodnika z mojej ekipy, z którym mógł się zmierzyć. Co poszło? Zobaczmy. Zacząłem od ruchu D4, między innymi właśnie dlatego, że. Cyril Poniżil spodziewał się zapewne, że zagra ze szczepanem żilką. Szczepan gra głównie e4, więc pomyślałem, że skoro na e4, coś tam planował, no to na D4 będzie w gorszej sytuacji. I zwróciłem uwagę, że o ile wcześniej zdarzało się mojemu przeciwnikowi grać obronę Grunfelda, czy obronę królewsko indyjską to ostatnio przeszedł w kierunku obrony Niemcowicza, a po skoczek F3 nie wybierał ani goniec B4, ani D5, tylko hetmańsko-indyjską po ruchu B6. I oczywiście tutaj białe mają szereg różnych możliwości, ja sobie wymyśliłem, że zagram A3, troszeczkę zainspirowany tym, jak nie tak dawno w słynnej partii Magnus Carlsen przegrał z mniej znanym zawodnikiem z Kazachstanu. Tam też A3 zostało zagrane. No i. Postanowiłem odświeżyć wiedzę, bo jak czasami tak grywałem, bez większych sukcesów, ale parę partii zagrałem. No i tak na szybko parę, parę ciekawych wariantów z komputerem sobie sprawdziłem. Poszedłem na partię i jeden z tych wariantów nieoczekiwanie dla mnie staną na szachownicy, bo było goniec A6 tutaj czarne mają kilka możliwości, ale o co chodzi, po co w ogóle białe grają A3 no chodzi o to, żeby no nie dać po prostu szacha na, na B4, a jeszcze bardziej chodzi o to, żeby na skoczek C3 nie było ruchu goniec B4, który tutaj bardzo często się oczywiście zdarza ruch A3 wydaje się wolny no ale nie daje tego goniec B4 goniec nie ma w związku z tym takiej naturalnej pozycji do wyskoczenia i to jest jakiś tam Właśnie zamysł białych. Czarne grają tutaj albo goniec B7, albo Goniec na A6. Za dużo innych posunięć w tej akurat pozycji nie ma. Goniec A6 ma ten sens, że po prostu atakuje pionka, którego trzeba w jakiś sposób obronić. Bardzo. Mm, no, takie ideowe jest to, że za bardzo tutaj się nie gra ruchu E3 chyba ze względu po prostu na ruch D5 i, i, i potem po prostu bicie tutaj może nastąpić. Zresztą często białe też chcą gońca na G2 wystawiać. Więc na koniec A6 gra się głównie Hetman C2 broniąc tego pionka. I te czarne teraz znowu mają wybór. Mogą się cofnąć. Często właśnie ten ruch jest tutaj najpopularniej. On jest po prostu najpopularniejszy. Tak było właśnie zresztą w partii Magnusa Carlsena. I wydaje się, że czarne straciły tempo, a w istocie okazuje się, że ten hetman na C2 wcale nie stoi tutaj lepiej. Czy to pionek na D4 może być mniej broniony, czy po linii C coś się dzieje i to wcale nie jest zysk dla białych, że ten hetman tutaj stoi. Natomiast mój przeciwnik nie wybrał. Tej opcji ruchu ma Goniec B7 zagrał posunięcie C5, które jest oczywiście normalnym posunięciem, ale to przynajmniej według komputerów już mocno ryzykowne. Bo ja odpowiadam D5. Bicie, bicie, i teraz mamy strukturę Benoni, ale taką troszkę inną, bo w normalnej strukturze Benoni ten nie by stał tutaj, pionek by stał tutaj. Eee, czarne grałyby D6, goniec, e, gońca by wystawiały na G7, robiłyby Roszadę i potem o czymś by tam sobie myślały. Natomiast tutaj mają gońca na A6 i pionka na B6, jeszcze nie wyprowadziły skrzydła królewskiego, no i to bywa tutaj bardzo problematyczne. Komputer jest bardzo sceptyczny wobec pozycji czarnych, co mnie zszokowało, ale Patrzyłem to tylko kilka chwil i zobaczyłem tylko jedną ideę, która mnie usatysfakcjonowała, ale usatysfakcjonowała zdecydowanie za wcześnie. O co, o co mi chodzi? Było G6, skoczek C3 gonie z G7, i tutaj zobaczyłem, że jest ruch H4, który komputer bardzo mocno aprobuje. Bardzo jest to ruch nowoczesny w takich powiedzmy sobie starszych partiach. To byśmy tutaj pewnie spodziewali się ruchu g3, goń jest g2, krótka roszada i kończenia rozwoju. No i to by było raczej typowe, może gońca na f4, może jakieś e4, żeby walczyć o centrum. ah 4 jest bardzo prostolinijne, chcemy po prostu przesunąć piątka na pole h5 i coś tam zrobić. Przeciwnik zagrał d6. Ja zagrałem posunięcie H5. A, może tutaj właśnie wrócę, tylko powiem, że ewentualne bicie na D5, bo ktoś może zapytać, dlaczego nie bić pionka. No to tutaj trzeba się liczyć z szachem, i jak skoczek się zasłania, no to wieża jest niebroniona z tego co rozumiem, i ten Hetman się tam raczej nie łapie. W każdym razie nikt w tym kierunku nie idzie czarnymi. Tutaj. Ja zagrałem H4 i przeciwnik D6. Ja H5 i przy partii zastanawiałem się, bo tak jak mówię, bardzo pobieżnie to analizowałem, co tak naprawdę dzieje się po ruchu skoczek H5, bo to wygląda ryzykownie. No, ale czarne biorą pionka. I moja konkluzja była taka, że chyba mogę po prostu zbić, zbić i sobie grać, przepraszam, i mogę grać tę pozycję, gdzie mam jakoś mniej, ale nawet wydawało mi się, że taki ruch, jak skoczek E4 może być kąśliwy. Bo grosze goniec F4 i zdobyciem tego pionka. Roszada to już jest chyba w ogóle na pograniczu ogromnych problemów, bo skoczek G5 z atakiem na mata, F5, skoczek E6 odbijam jakość, a nawet mogę pomyśleć o tym, żeby nie bić jakości, tylko żeby zbić tego gońca, potem wystawić swojego gońca na długą diagonalę i, i szukać mata. Także. Tu mi się wydawało, że ta inicjatywa jest gigantyczna, ale przeciwnik zagrał tak jak poleca komputer, czyli roszada HG i HG. FG byłoby bardzo problematyczne, bo choć z jednej strony wieża sił aktywnie, to puszczone jest pole E6 i zakładam, że po ruchu skoczek G5 to może być właściwie blisko końca. Stąd HG6. I Hetmana 4. I tu, właśnie po tych 12 posunięciach, moje przygotowanie dobiegło końca. Według komputera, białe już stoją fenomenalnie. No i ja byłem zadowolony. Mówię: no, pięknie, niedzielny poranek, wygram miniaturkę, pójdę zagłosować. No czy może być w ogóle lepiej? Ale przeciwnik nie w ciemię bity nie chciał przegrywać tej partii szybko i nie zagrał. Hetman D7, który chyba proponuje komputer, bo wtedy moja decyzja jest prosta. Stawiam hetmana na H4, no po to zagrałem na A4. Próbuję po tej linii H coś zrobić. Jak mi się uda, no to daję mata, ale no po prostu bardzo nieprzyjemnie jest grać czarnymi w tym momencie. Go z G5 grozi yy, i właściwie nie wiadomo co robić. A przeciwnik zagrał ruch C4. No i ja tutaj tak nagle sobie spojrzałem, mówię kurza stopa, no przecież ja nawet nie mam zielonego pojęcia jaki jest teraz mój plan. Jedyny plan, co ja miałem, był prosty jak budowa CEPA, przerzucić Hetmana na drugie skrzydło i próbować dać mata. A teraz, co ja mam zrobić? I przyznam się Wam szczerze, że tutaj no, no się nie popisałem, bo warto było naprawdę zagłębić się w tę pozycję, ocenić plusy i minusy, dobrze zrozumieć o co tak naprawdę tutaj chodzi. I ja. Z jednej strony część tych rzeczy zrozumiałem, a z drugiej strony je zignorowałem, bo to, że czarne zagrały C4 gigantycznie zmienia wszystko w pozycji. Zauważcie, że pionek na C4 jest słaby, ale co bardziej istotne, pionek na C5 stojąc kontrolował pole d4, teraz to pole jest puszczone, więc siłą rzeczy w bardzo wielu sytuacjach można tam skoczyć czy to skoczkiem, czy Hetmanem. I to trzeba było zrozumieć, że kluczowe po ruchu C4 jest właśnie to, że puszczone jest pole D4. No ale pole D4, jak już tak sobie łopatologicznie to tłumaczymy, kontrolowane jest bardzo często przez gońca z G7. No i dlatego trzeba było zagrać gonię z H6 i te gońce wymienić. I to był jeden z trzech ruchów, które ja rozpatrywałem, ale z jakiejś przyczyny uznałem, że, że to jest za mało. Co jest absurdalne, bo po ewentualnym biciu, biciu, jedyne co mi się tam nie podobało, to jakieś król G7, wieża gdzieś tam sobie odchodzi, wieża H8, bicie, bicie. No ale ta pozycja jest fantastyczna dla białych. Tutaj jeszcze bardzo ciężko się rozwinąć. Ja mogę zagrać biały min, chociażby roszadę, mogę potem zagrać E3, atakując Pionka. Ten król nadal jest słaby, te figury są nierozwinięte. Tu jest po prostu bardzo dobrze. I dlaczego ja nie zagrałem go z H6, przyznam się wam szczerze, nie umiem wytłumaczyć. Rozpatrywałem też ruch goniec G5, trochę pusty i ruch goniec F4, który ostatecznie zagrałem, który też jest pusty. Jedynym jego plusem jest to, że nie daje ruchu skoczek, B na, yy, znaczy z ruchu skoczkiem na D7, bo pionek jest atakowany, ale skoczek D7 i tak nie działa, bo ten goniec wisi, więc to nie jest wielki interes. No to, co tak naprawdę daje ten ruch, to nie daje ruchu Hetman D7. Bo, bo po prostu mogę ją pobić i potem bije pionka na deszczek. To, to jest jedyna rzecz, której nie daje przeciwnikowi. Tylko, że Hetman D7 to nie jest jakaś gigantyczna myśl przeciwnika. E, Poniżil zagrał tutaj wieża E8. Bardzo naturalny ruch. Wieża staje na jednej linii z królem. To już jest jakiś element taktyczny, dodatkowo jest przygotowany ruch skoczek E4. I już się robi nieciekawy. Ja nie wiem, jaka jest ocena tej pozycji, ale mi się już ona przestawała podobać. Bo skoro grozi skoczek E4, fajnie byłoby to jakoś parować, ale wcale nie wiadomo do końca jak. Może taki ruch jak skoczek D2 można było zrobić. Przyznam, że no ja się tutaj nie podjąłem takiej, takiej odważnej decyzji. Nie myślałem tutaj o wygrywaniu pionków, ale no, tu właściwie bardziej chodzi o to, żeby. Kontrolować pole E4 i może w taki sposób można grać. Tego nie wiem. Skoczek C4 też może się tu przytrafić. Można E3 za chwilkę. To jest dość typowy ruch, ale wydaje się dość wolny. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. Tutaj w tego typu sytuacjach, w strukturach Benoni, czarne bardzo często chcą oddawać jako, materiał i szukać jakichś przygód. Czyli na przykład ruch typu B5 może się wydarzyć. Na skoczek B5 coś, może jakieś skoczek E4, i na skoczek E4 wieża E4. Nagle tutaj wisi goniec. Nagle, yy, yy, przepraszam, nagle tutaj wisi goniec, tutaj wisi pionek, ale ten goniec może z kolei atakować pionka, może go pobić. Jak goniec bije B2, wieża gdzieś tam, nie wiem, coś tu się, nawet tego typu. Hist... No to jest pewnie przegrana pozycja, prawda? Bo tutaj mata dajemy, ale. No, bardzo dużo rzeczy się tu może wydarzyć, i ja przyznam się szczerze, nie umiałem się tutaj odnaleźć. Za dużo było tych różnych elementów pozycji, i ja się po prostu tutaj pogubiłem. Zagrałem ruch wieża D1, który jest w ogóle no, z każdej chyba strony dziwny, bo tutaj nawet długa roszada czasami mogła jeszcze mieć sens, chociaż mi się ona nie podobała straszliwie, bo ten król to nie wiadomo, czy tu stoi lepiej, ale no to wieża D1 wygląda też bardzo mizernie. Przeciwnik zagrał skoczek E4, i ja nagle zdałem sobie sprawę, że już jest w ogóle bardzo nieciekawie, bo grozi bicie. Tego typu rzeczy no to są zupełnie bez sensu. Tu można przegrać no właściwie od razu praktycznie. Zagrałem więc posunięcie powierza D1 skoczek E4, Hetman C2. I tu w ogóle w przerażeniu zdałem sobie sprawę, że przeciwnik nawet końce 5 ma ruch, którego ja kompletnie nie widziałem. Z groźbą skoczek D3 szach, bo tak jak mówiłem, to związanie tutaj jest bardzo bolesne. To akurat chyba nie jest takie super, bo ja mogę chyba zagrać tak, 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 tak i jeszcze nic się nie dzieje. Ten pionek wcale tu nie jest mocarny. No, ale yy, sam fakt tego, że prze, 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 przegapiłem ruch skoczek C5, już mnie mm, no tak troszeczkę pozbawił pewności siebie, bo skoro przeaczam takie proste rzeczy, to zaraz mogę przeoczyć coś innego. No i właściwie to się zmaterializowało, choć grając Hetman C2, to już niewiele mogłem tutaj zmienić. Bo przeciwnik po prostu pobił, pobił, i w tej pozycji ja spodziewałem się tylko podwójnego uderzenia w postaci Hetman e 6 z atakiem na gońca i na pionga. I wtedy planowałem wieża D4 w ogóle zagrać. Taki ruch bardzo mi się podobał. I na skoczek D7 planowałem chyba goniec G5. I tu mi się bardzo podobało, że może zaraz wieżą wyskoczę. No bo Hetman musi na F5. I tutaj jest pytanie, czy gram E4. jak Nie, E4 nie mogę. E4 goniec bije D4. To trzeba uważać. I Hetman oczywiście jest nie do bicia, bo związanie. No ale tutaj nawet można pobić, pobić i nawet oddać wieżę. Na przykład tego typu pozycje mogą być po prostu wygrane, bo ten pionek jest słaby, więc tego się spodziewałem, a przeciwnik mnie zaskoczył bardzo prostym ruchem i do tego bardzo silnym. Skoczek d7. Ja tego kompletnie nie widziałem, opiera się to na tym, że nie mogę zbić pionka, bo wtedy jest e 6 z podwójnym atakiem, jak goniec się wraca, to on y, po prostu się tu nie utrzymuje. Przeciwnik gra bardzo proste, goniec B7 na przykład i za chwilę A5 atakując tego gońca. Y, jak goniec ucieknie, y, to stracę pionka C3, jak nie ucieknie, no to stracę gońca. Więc pozycja jest tutaj chyba po prostu przegrana, tak mi się wydawało. Y, dlatego po skoczek D7 no, wpadłem w namysł i przyznam wam się szczerze, że już byłem spanikowany. Bo nie widać... Y, w tym momencie właśnie tak sobie spojrzałem w wyimaginowane lustro, obejrzałem tą swoją pozycję i mówię: Boże, co ja zrobiłem? Mam wieżę, która z nikim nie współpracuje, macha sobie tam bez celu. Mam gońca, który nic nie robi. Mam hetmana, który też nie, nie umie się w żaden sposób podłączyć do ataku. Mam wieżę, która tutaj stoi tak jak stoi. No i jeszcze mam króla fatalnego, który tutaj zaraz może zostać zamatowany wręcz. Także wszystko źle. Gońca z F1 nie ma jak wyprowadzić. Koń na F3 nie ma celu. A czarne? A czarne mają bardzo fajną wieżę operującą. Mają gońca, który naciska na pionka. Mają skoczka, który zaraz się gdzieś tam podłączy do ataku. Mają hetmana, który może wskoczyć, atakować wszystko. I ja byłem tutaj przerażony. Ja już nie wiedziałem, co robić. No i mówię, zagram gońcę z H6, poszukam wymiany gońca. Będę próbował minimalizować straty w tej pozycji. Czy to było słuszne, to nie wiem. Natomiast. No tak zagrałem. Przeciwnik skoczek C5 i ja tutaj e Początkowo planowałem zbić. Początkowo planowałem zbić i na skoczek D3 myślałem, że mam tak, tak i teraz mam fajny ruch goniec D4. Tak mi się wydawało, że to może być fajne, no bo na bicie jest oczywiście mat w jednym ruchu. Na ruch F6, natomiast mogę hetman B1 i nie ma bicia, które by odbijało gońca, bo hetman G6. I tam wygrywam, ale niestety skoczek D3 nie jest wymuszone. Można po prostu pobić, i wydawało mi się, że ta pozycja jest dość słaba, bo skoczek D3 grozi teraz. Nie widać przesadnie jakiejś dobrej obrony przed tym i no, chodziło mi po głowie coś w stylu wieża D4, tak, tak, i na przykład wieża H4, że niby ten skoczek tutaj troszkę utknął, ale jakoś nie wierzyłem w to, że to może. Działać, choć może to nie jest takie głupie, może tak można było zagrać. E, oczywiście skoczek D3 nie jest tu wymuszone, Czarne mogą zagrać na przykład wieża H8, żeby wymienić wieże. Mogą, nie wiem, wprowadzić Hetmana do gry na F6 e, i to też będzie ok, bo, bo ja tutaj właściwie wiele nie grożę, po tym można zagrać tak, wymienić wieże i w końcówce czarne chyba stoją trochę lepiej, bo ta struktura pionowa białych jest bardzo podejrzana. Ja jednak nie zagrałem go nie z G7, nie podobało mi się to, zagrałem E3. No i tutaj tak zabawnie to wyszło, gdyż Poniżil zagrał coś, co ja myślałem, że jest dla mnie wielką szansą na wygraną, a on to lepiej ocenił, bo on zagrał skoczek D3. Ja pobiłem, pobiłem i zagrałem Hetmana 4. Mówię, nie patrz na tego Pionka, nie patrz na swojego króla, patrz tylko na króla przeciwnika. Czy mogłem zrobić coś innego? Przyznam się szczerze, nie wiem. Ja tu nie widziałem żadnych e, innych opcji. Może mogłem hetman b żeby nie oddawać tego pionka. Ale jakoś ciężko mi sobie no, wyobrazić, że ja tu mogę stać normalnie. Może stoję. Może jest tak, że jestem w stanie tego pionka wygrać i nic się nie dzieje. Natomiast ja tu nie myślałem ani sekundy. Zagrałem hetman a4 i mówię, będę zaraz próbował wrzucić hetmana i atakować. Przeciwnik przyjął wyzwanie, pobił królew 1. No, i ja tutaj tak zacząłem rozumieć, że, że to wszystko, co ja robię, to takie średnie jest. Że za chwilkę to się może rozpaść. Przeciwnik Hetman C8 na no najlogiczniejszy ruch, goniec jest niebroniony. Raczej nie chcemy nim cofnąć się, bo wtedy zmniejsza się potencjał czarnych. No, to, to ruch tego typu, no to. Może nie jest zły, bo tego typu pozycja dla czarnych wcale nie musi być zła. Para gońców, ten król wcale nie jest w wielkich tarapatach. No, ale też ja chyba nie rozpaczam. Może nawet mogę jakoś tak, tak. Chociaż do para gońców u czarnych jest, to jest niezaprzeczalne, więc może nawet taka prosta metoda gry była akceptowalna. Przeciwnik zagrał Hetman C8, broniąc gońca. Ja jedyny mam sensowny ruch, tak mi się wydawało, czyli przerzucić tego hetmana, zamknąć oczy, przełknąć ślinę i liczyć na to, że w jakimś momencie ta moja bateria ciężkich figur coś po tej linii zrobi. Niestety, no, czasy, kiedy krzyczało się bum i przeciwnik się bał, dawno minęły, i tutaj no, przeciwnik powiedział: Sprawdzam, zagrał Hetman C4. Bardzo fajny ruch, którego ja kompletnie nie widziałem, co świadczy o tej mojej dyspozycji, że była ona po prostu żałosna. Tu było dużo ruchów. No, najbardziej narzuca się D2 z szachem. Na co ja muszę król G1, nie mam innej opcji, no ale teraz już trzeba czarnymi coś wykombinować, bo pionek zaczyna wisieć i to wisieć zarówno po biciu skoczkiem, jak i wieżą. Bo zauważmy, że jak goniec opuści po biciu przekątną, no to tam się więcej jakichś opcji matowych robi. Więc jeżeli tak gramy, no to trzeba to łączyć z goniec E2 z atakiem, z atakiem, proszę was, na, na D1. I tutaj, z tego co pamiętam, to ja pokładałem nadzieję w ruchu goniec na G5, i jeżeli goniec D1, to goniec F6. I grożę matem, i teraz na bicie tak tego mata wstawiam. Tak mi się wydawało, że to tutaj rozstrzyga. Eee, oczywiście nie trzeba tutaj bić, można najpierw pobić, pobić i na przykład zagrać Hetman F5. Eee, no ale. Wydawało mi się, że w takich sytuacjach to ja cały czas mam jakieś tam opcje. Bo tu, oczywiście, przy tym gońcu mata od razu nie ma, nawet tego typu szachy niewiele dają, bo można wręcz za chwilkę przegrać. Ale może zamiast jakichś głupich szachów można to rozegrać powoli, typu nie wiem, król G2, obronić pionka, zobaczyć co zrobi przeciwnik, i tak dalej. No, można nawet tego pionka zbić, to też jest niewykluczone, no bo na to jest oczywiście mat. Więc, no, pozycja byłaby bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że D2 jest błędem tutaj i dlatego przeciwnik tak nie zagrał. Zagrał Hetman C4. Ruch, który jest no, prosty, nie oszukujmy się, jest ruchem prostym i który no, jest to wstyd, że ja tego ruchu nie widziałem. Bo tutaj nawet nie chodzi o to, że proponujemy wymianę Hetmanów, co z jednej strony no, jest ważne, ale ważniejsze jest nawet to, że się pojawiają teraz groźby wejścia Hetmanem na E2, że wisi pionek na D5, że jest pole Hetman B3. I to wszystko po prostu uderza w moją pozycję. Ja teraz no byłem już rozpaczony, już właściwie pogodziłem się z tym, że raczej te partie przegram. Bo no, pozycja jest taka, że ja mam pół szansy na mata, a przeciwnik ma już, jeżeli się nie mylę, pionka więcej. I za chwilkę może być jeszcze, jeszcze gorzej. Przeciwnik zagrał tutaj posunięcie. A, i ja tutaj miałem wybór. Ja tutaj miałem wybór, bo zagrałem, yy, mogłem zagrać gonie z F4, ale po tym ruchu yy, bałem się ruchu Hetman B3. Przeciwnik powiedział, że on by zbił, co pewnie też jest dobre, natomiast mnie bardziej martwiło Hetman B3 i policzyłem tutaj wariant Hetman tak, 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 tak. No i uznałem, że to jest po prostu przegrana, że jak bicie, tak, szach, to na przykład tak. Yy, I ja prędzej czy później tracę tutaj materiał. Ja nie mam jak tej wieży obronić. Więc wydawało mi się, że to jest po prostu przegrana pozycja. Dlatego zagrałem tutaj dość rozpaczliwie ruch G4. I chodziło o to, żeby na Hetman B3 mieć ruch król G2, żeby wieża obroniła wieżę. No i oczywiście ruchem G4 też zasłaniam tę linię na czwórce. Na której stoi Hetman i grozi wymianą Hetmanu. Po g4 było hetman b d5, bardzo prosty ruch, atakowany jest skoczek. Pierwotnie chciałem tutaj zagrać wieżą na h3 chyba, żeby obronić, ale to chyba jest od razu złe, bo tak i na to goniec e2, tego się chyba bałem. Więc zagrałem ruch król g2, oczywiście no nie mogę powiedzieć, że ja tutaj się jakoś cieszę, no dwa pionki mniej, król staje na przekątnej z hetmanem. Jak się podłączy goniec, wydaje się, że jest koniec. No ale coś musiałem robić, i tutaj zakładam, że przegrywam na wiele sposobów. Można zagrać D2 szykując goniec E2. Można zagrać jakieś inne posunięcia. Ja bym się nie zdziwił, jak nawet jakieś ruchy takie śmieszne by tutaj wygrywały. Pewnie komputer pokazuje z 10 opcji, ale to co zagrał przeciwnik, chyba było w miarę ok. Goniec B7 atakując skoczka, wieża H3. Przeciwnik powiedział, że tego nie widział. Zastanawiam się, co widział, bo to był mój jedyny plan. Wieża H3, wieża H1 i szukanie mata. Natomiast wieża H3, on zagrał wieża E4. Co chyba jeszcze jest OK? Dlaczego to jest dobry ruch? Dlatego jest to dobry ruch, że zaczynają grozić idę F4. Zaczynają grozić idę, nawet goniec C8 z atakiem tutaj. I tych, tych rzeczy jest coraz więcej nieprzyjemnych. Zresztą tu jest pytanie, czy właśnie goniec B7 było potrzebne, bo może od wieża E4 zaczynamy, bo niewykluczone, że ja i tak nie mam nic sensowniejszego niż wieża H3, a na wieża H3 już wtedy goniec C8 można zagrać, atakując tego i chyba jest koniec. Więc tutaj byłem zrozpaczony. Goniec B7, wieża H3, wieża E4 nastąpiło i tutaj po cichu zacząłem liczyć na to, że może mi się uda. Zagrałem go z G5, no i, i tak marzyłem, że coś tu się wydarzy, tylko że wydarzyć tak wiele się nie może. Przeciwnik musi oczywiście uważać, bo ja mam teraz groźbę. Jeżeli zagrałby D2, no to no to, to jest bezsensowny ruch z paru powodów, ale no, na przykład z tego powodu, że na to jest tak. Chociaż tu trzeba jeszcze uważać, bo czasami jest takie bicie, i na to jest podwójny szach, więc to, to akurat y, chyba jest dobre dla czarnych. Ja natomiast na, na D2 chciałem grać wieżą na H1 i szykować tutaj jakieś motywy matowe. Tylko że właśnie problemem całej mojej koncepcji jest to, że czarne teraz chyba mogły zagrać królem na F8, bo zauważmy, tak długo jak goniec stał tutaj, król jest w klatce, natomiast po ruchu goniec G5. Król z tej klatki może uciec. I czarne mają teraz prymitywny plan. Król e8, Król d7. Jeżeli król ucieka z rogu, to ja już nie mam żadnych argumentów. I się, się mogę po prostu tylko poddać. Eee, tutaj, jakąś być może jedyną już sensowną szansą jest goniec f6, ale na to podejrzewam, że jest kilka opcji, z których chyba najprostsza to tak, tak i goniec bije f6. I czarne mają dwa gońce i trzy pionki. Zawierzę i skoczka. Ja mam zdecydowanie za mało. Moim zdaniem to jest kompletnie przegrana pozycja. Więc gdyby przeciwnik zagrał tutaj królew F8, to moim zdaniem ja się tu po prostu zwijam. Nie mam żadnych szans. Przeciwnik zagrał goniec G7 i ja, co też pokazuje moją dyspozycję tego dnia, która była daleka od dobrej, myślałem, że on zrobił przegrywający błąd, że po prostu podstawił. Okazało się, że nie podstawił, natomiast no, jest śmiesznie, bo ja gram wieża H1 i teraz niemal na każdy ruch przeciwnik dostaje mata. Jeżeli gra król F8, to teraz jest szach, jedyny ruch to bicie, bicie tak i mat. Król został zamatowany w elegancki sposób. Przed groźbą hetman H8 bardzo ciężko się obronić. Właściwie nie ma praktycznie żadnej obrony, poza jedną niestety tej obrony nie widziałem. Jest ruch F5. I teraz na Hetman H8 albo Hetman H7, nie ma to znaczenia. Król idzie na F7, nie bije tutaj, bo gdyby pobił, to jest mat na polu E7. Tutaj jest ładny, elegancki mat. Tylko właśnie chodzi o to, że król nie bije, idzie na F7. Ja muszę coś zrobić, biję, tak, tak. I teraz król nie idzie na G8, tylko na F8, i efektem tego jest, że na to Hetman się zasłania. No, i niestety się tutaj muszę poddać, bo mam za dużą stratę materialną. Więc F5 jest fenomenalnym ruchem obronnym. No i czarne, podejrzewam, znowu są tutaj na pograniczu wygrane. I mój przeciwnik jednak, ja zagrałem goniec F4, co było no, takim aktem rozpaczy, przyznam się szczerze. Ja tutaj myślałem, że za chwileczkę się poddaję. Na co liczyłem? No, liczyłem na to, że może zagram Hetmanem tu, i na Królew 7, może szach z Koczkiem. No, ale podejrzewam, że tutaj. Jest pewnie z 50 dobrych opcji. No, na przykład, nie wiem, typu wieża na E6, żeby Hetman realnie wiązał tego skoczka, żeby obronić tutaj. No i właściwie nie widać, co ja mam zrobić. Tu jest pewnie pół groźby. Ciężko uwierzyć, że coś więcej się może tu wydarzyć. Ja najbardziej się chyba obawiałem. Ja najbardziej się chyba obawiałem tego, że jest bicie, Hetman G4 mi się wydawało, że przegrywa. Na to. Myślałem, że można zagrać. No tu pewnie parę rzeczy można zagrać. Ja liczyłem w ogóle taki śmieszny wariant, chociaż tu pewnie królew 8 też można zagrać. Natomiast królew 7 liczyłem tak i w ogóle coś takiego liczyłem z wygraniem Hetmana w ten sposób. Także po tym gońcu F4 zakładam, że mam zupełnie przegraną. Natomiast z niewyjaśnionej przyczyny dla mnie przeciwnik pobił. Pobił. I choć ta pozycja nadal jest niejasna, przeciwnik zrobił kolejny fatalny ruch, zbił na G4. Ja pobiłem na G4 i przeciwnik zagrał goniec C8. I teraz, jakby gdybym dostał tę pozycję bez historii w tej partii, no to pewnie bym znalazł yy, drogę do przewagi. Bo tutaj, yy, no nie, nie sprawdzałem tego z komputerem, ale powiedziano mi, że miałem tutaj niemal wygraną. No więc potem analizowałem sobie z pentalą Hari Krishną Nadal bez użycia silnika, ale no doszliśmy, że białe tutaj praktycznie wygrywają. Ja, niestety, no jakby zobaczyłem opcję na remis, i jeszcze widziałem opcję, która daje mi cień szans na wygraną. Stąd właśnie zagrałem, jak zagrałem, bo najlepsze było bicie na G6. Teraz trzeba bić wieżę. Nie ma innego ruchu, bo grozi mat w jednym posunięciu. Więc jest bicie wieża tutaj. Ja widziałem, że przeciwnik ma w tym momencie ruch D2. Na co okazuje się, że ja gram wieża G3? Grożę matem. Teraz można obronić się tylko w jeden sposób, bo ten ruch nie ma sensu. Mogę po prostu zbić Hetman D6 i za chwilkę bije pionka. Mając wieżę w tym miejscu, będę tutaj bardzo mocno naciskał, więc białe tutaj muszą być bardzo dobre. Jedyny sensowny ruch to Hetman F3, który widziałem. No i chodzi o to, że, że bijemy wieżą, dorabiany jest hetman. Czarne mają figurę więcej, ale ruch należy do białych i dajemy szacha. Król musi iść tutaj, bo inaczej wieża daje szacha po linii H, Dajemy jeszcze jednego szacha. Jak król idzie tutaj, no to wieża E3 to musi być za chwilę jakiś mat. A na to, przynajmniej tak sobie z pentalą Harry to zrozumieliśmy, jest wieża D3. Przesłaniamy to. Hetman gdzieś odchodzi. Dajemy szacha i za chwilę bijemy wieżę z wygraną pozycją, więc być może tu jest więcej jakichś wariantów, ale no to było stosunkowo nietrudne, zwłaszcza, że ja miałem sporo czasu. I, i tutaj absolutnie no, to, te pozycje, na to trzeba było iść dlatego, bo ja tutaj też nie mogę przegrać ja tu daję minimum wiecznego szacha a jeżeli tak, no to warto było pójść i po prostu sprawdzić, czy nie mam czegoś więcej, zachowałem się zatem jak kompletny ogór, zamiast się chwilkę zastanowić i rozpatrzyć opcje to ja zagrałem wieżę h8 goniec h8, hetman g6 goniec g7, oczywiście nie można innych ruchów, bo goniec zostanie zbity przez wieżę Goniec G7. No i właśnie tutaj widziałem, że mam minimum remis, bo przeciwnik nie ma jak uciec przed tym, ale grając wieża H8, myślałem, że ja jestem o krok od wygranej po ruchu wieża H7. I no prawie tak zagrałem, bo to prawie wygrywa. Na ruch Hetman F7 mamy wieża H8 i tutaj łatwo wygrywamy, bo pozycja czarnych jest taka, że właściwie wszystko po kolei tracą. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze jakaś konstrukcja matowa, i pionek, i skoczek obok króla, nie mówiąc o Hetmanie, więc to jest to jest bardzo złe dla czarnych. Tyle, że niestety jest więcej obron. Ja jednej obrony długo nie widziałem. Zobaczyłem ją na szczęście na koniec, bo jest ruch Hetman B7, który mi kompletnie umknął i no, nie, nie wygrywam, a wręcz chyba przegrywam. Bo jedyny sensowny ruch po Hetman B7 żeby utrzymać inicjatywę, to jest skoczek G5, znaczy, byłby skoczek G5, ale jest związanie, więc król G3 i dopiero chcę skoczek G5. No i tu czarne mają kilka opcji. Mój przeciwnik chciał wybrać taką szemraną dość w postaci Hetman D7, natomiast ja się najbardziej bałem ruchu króla F8, żeby zejść ze związań. I ja mogę skoczek G5, próbując tutaj coś zrobić. Ale problem w tym, że, że można nawet d2 zagrać i za chwilę ten hetman dochodzi i no ja bardzo dużo czasu potrzebuję, żeby coś tutaj wykreować. Więc ostatecznie zrozumiałem, że po 7 hetman b7 czarne się bronią, mata nie dostają, zostają z przewagą materialną i pewnie wygrywają, więc ostatecznie dałem po hetman e8 wiecznego szacha, zgodziliśmy się na remis. Jaka to była partia? No, sami widzicie, kiepsciutka. Z debiutu dostałem tak naprawdę ogromną przewagę. Potem kompletnie się nie odnalazłem. Potem przeciwnik miał mnie na łopatkach. Myślę, że tak, w kilku co najmniej e, wariantach, mógł mnie po prostu zniszczyć. Ale pozycja była niejasna, ale on był troszkę pod presją czasu, ale gdzieś tam się bał jakichś ataków matowych. Więcej tam było gruźb niż, nie, znaczy takich pozornych gruźb niż tak naprawdę moich intencji. Te, to wszystko wydawało się groźniejsze niż było. No ale ostatecznie pół punktu jest w kieszeni, chociaż można by było powiedzieć, że niezbyt zasłużone. Tyle na dziś. Przypominam o standardowych rzeczach: łapki do góry, komentarze, subskrybowanie kanału. Zapraszam na kolejny odcinek Akademii Szachowej bo na Banku, który z opóźnieniem ukazał się wczoraj, czyli w poniedziałek. No i przypominam o podcaście szachowym www.podcastszachowy.pl. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.